Cześć, witajcie, tu Blanka. Dzisiaj mam dla Was prezentownik taki last minute, na ostatnią chwilę. Wiem, że już został tylko tydzień do świąt i jest bardzo mało czasu, żeby gdzieś te prezenty ewentualnie jeszcze zakupić, ale stwierdziłam, że mimo to zrobię, pokażę Wam te prezenty, które sama kupiłam dla moich bliskich oraz to, co kupiłam wcześniej również dla siebie, dlatego że część z tych rzeczy jeszcze można dostać stacjonarnie, a część jest taka, która da się wykorzystać nie tylko stricte na prezenty takie świąteczne, ale też i mogą być to po prostu elementy, które ja uważam za godne polecenia, które możecie ewentualnie kupić jeszcze po świętach i wdrożyć do swoich stylizacji, czy po prostu wykorzystać nie tylko właśnie jako prezenty, ale może takie polecajki dla siebie. Także co, jeżeli jesteście ciekawe i macie ochotę na taki trochę mniej modowy, ale bardziej dotyczący różnych moich polecajek odcinek, to zapraszam Was do oglądania dalej. Zaczniemy od takich polecajek ubraniowo-modowych i pierwsza bardzo sprytna rzecz to są rajstopy termiczne z Calzedonii. One są bardzo zmyślne pod tym względem, że składają się z dwóch elementów. Pierwszy element, taka wierzchnia warstwa, to są cieniutkie czarne rajstopy, a druga wewnętrzna warstwa to są takie rajstopy termiczne, które mają cieplutką warstewkę, taką jakby polarową, znaczy może słowo polarowe to nie jest, niedobrze to nazywa, ale taką puchatą, cieplutką, miłą warstewkę od środka, która bardzo grzeje, więc mamy element cielisty i element takich cieniutkich czarnych rajstop, więc one będą fajnie nas dogrzewały, a jednocześnie imitowały po prostu takie cieniutkie czarne rajstopy. Jeżeli tak owe często nosicie w swoich stylizacjach, to będzie super. Jedyny minus, jaki dostrzegam, to może to, że mamy jeden odcień tego koloru cielistego pod spodem, ale wydaje mi się, że dla takich średnio bladych czy dla takich średnich karnacji to będzie w porządku. No i przede wszystkim to jest też dobre rozwiązanie, jeżeli na przykład wchodzimy do pomieszczenia i będziemy zdejmować buty, bo ja robię często taki zabieg, że zakładam po prostu leginsy pod spód takich cieniutkich rajstop, natomiast jest to mniej praktyczne, kiedy zdejmujemy buty, bo wtedy widać odcięcie tych leginsów w kostce pod rajstopami i gorzej to wygląda, natomiast tutaj będzie to bardzo, bardzo naturalnie się prezentowało. No i uważam, że to jest fajny prezent, dlatego że te termiczne rajstopy kosztują około 80, chyba 5 zł, nie pamiętam, a w każdym razie coś koło tego i niektórym może być po prostu żal tych pieniędzy na coś takiego, a kiedy dostaną to w prezencie, to myślę, że bardzo będą te osoby zadowolone, także uważam, że jest to fajny prezent. I druga rzecz z Calzedonii to są skarpetki z kaszmirem. To już nie jest drogi prezent, ale fajny dodatek po prostu ewentualnie do czegoś innego. Ja sama mam podkolanówki z kaszmirem. Nawet mam je tutaj dzisiaj, nie wiem, czy Wam zaprezentuję. O, dobra, mam nadzieję, że jakoś to wyszło. W każdym razie są i no bo chodzę po domu i po prostu chcę, żeby mi było ciepło. Tutaj wiecie, elegancko, a tu a tutaj podkolanówki. Te właśnie z kaszmirem. Są też takie rajstopy i one z jednej strony są dosyć cienkie, więc nie wyglądają, jakbyśmy miały mega grube skarpety. Można swobodnie wtedy wsunąć nogę do butów, ale z drugiej strony dają sporo ciepła. Są też bardzo milutkie dla skóry, więc a kiedy jest bardzo, bardzo zimno, to fajnie łączę je jeszcze z takimi frotowymi skarpetami i wtedy już jest mi mega, mega gorąco. Tutaj jakby właśnie ich atutem jest to, że one po prostu są dosyć cienkie i jeżeli na przykład, nie wiem, może jeździcie samochodem, ja dokładam jeszcze do nich drugie skarpetki, natomiast jak wy jeździcie może samochodem, to po prostu one będą bardzo miłe dla skóry i wystarczające. No i też to, przynajmniej, że u mnie są długie, to daje mi dużo więcej ciepła generalnie. No i uważam, że to jest fajny taki dodatek do prezentu, właśnie takie skarpetki z kaszmirem, bo jest to taki rodzaj troszkę czegoś bardziej luksusowych skarpetek czy podkolanówek, a w dodatku są naprawdę mega przyjemne, także mogę Wam je po prostu polecić, nie tylko jako takie dołożenie czegoś do prezentu, ale też i jako dla siebie po prostu. Kolejny element z tych takich może trochę bardziej bieliźnianych to jest body z Ansin, to takie z kwadratowym dekoltem. Ja mam na przykład je dzisiaj na sobie pod ten golf, który jest nieco przezroczysty. O, zaraz Wam tutaj pokażę, że je tutaj właśnie mam i przez to, że ten golfik jest dosyć cieniutki, a ta warstwa pod spodem tego body bardzo fajnie dodaje, otula, dodaje ciepła, a przez to, że dekolt jest mocno wycięty, więc do takiej sukienki jak ta na przykład, to prezentuje się to, no, kompletnie jest to body niewidoczne i już to przetestowałam, że to body pasuje mi do wielu moich takich na przykład sweterków wiskozowych, które też mają duże wycięcie w dekolcie i takie sweterki wiskozowe troszkę zimą gorzej się nosi, no bo jednak wiskoza nie daje raczej ciepła, takiego, no nie otula tak jak wełna, a dzięki temu body zauważyłam, że mogę sobie spokojnie też je nosić, w sensie te sweterki wiskozowe i nie jest mi chłodno. Ewentualnie jeszcze, jeżeli wiem, że będę gdzieś długo jechała, na przykład tramwajem, to wtedy dorzucam sobie jeszcze gruby sweter na przykład na to. W każdym razie ta pierwsza warstwa taka zabezpieczająca uważam, że jest bezcenna. No i ten dekolt jest super, bo po prostu on się ukrywa kompletnie pod innymi elementami. Także jak tutaj widzicie, a może raczej nie widzicie, właśnie to jest niewidoczne to body i bardzo ładnie wygląda i uważam, że jest to bardzo fajny element, który każdy powinien, no każdy zmarzlak powinien, zmarzluch powinien mieć u siebie po prostu w szafie, a zwłaszcza takie zmarzluchy, które lubią jakieś modowe, fajne gadżety. W moich prezentownikach zawsze pojawiają się wełniane czapki, no i w tym roku nie mogło być inaczej. I mam tutaj przepiękną propozycję ręcznie robioną przez właścicielkę i twórczynię tych czapek Alicję. I nazwa marki też jest bardzo taka zabawna gra słów, bo powoli czytając to jest O Wool a la Wool, jak wełna, i Ala jak Alicja, która wykonuje te czapki, a jak myślę, że jak szybko przeczytamy, to wychodzi O Wool a la Wool, więc bardzo taka przyjemna, śmieszna nazwa, a czapki są super jakościowe, jest to ten fason, który ja bardzo lubię z tym wywinięciem, kolor jest soczysty, nasycony, ciepły, kontrastowy, więc jeżeli nosimy na przykład neutralne stylizacje, to taka czapka dodaje życia, no i też jest to doskonały prezent dla osób, które w naszym otoczeniu wiemy, że może z tymi składami tak nie do końca zwracają na to uwagę, a jak dostaną coś takiego jakościowego, ciepłego, o super składzie, bo mamy tutaj, jeszcze tylko powiem, bo mamy tutaj wełnę, jedwab, alpakę i moher. Moher troszeczkę może być wyczuwalny, więc jeżeli jesteście wrażliwe, to uważajcie. Natomiast generalnie jest ona bardzo przyjemna i osoby, które nie do końca doceniają jakość i wartość takich elementów właśnie wełnianych, ciepłych, to kiedy spróbują, dostaną coś wyjątkowego na gwiazdkę i spróbują tego, to wtedy dopiero zaczynają otwierać im się oczy, że to jest jakby sedno tego, żeby utrzymać ogólnie ciepło, właśnie zabezpieczyć głowę, szyję szalikiem, rękawiczkami i ciepłymi skarpetami. Właśnie jakby, że te warstwy i dobre składy zimą są bardzo istotne, więc żeby zaszczepić w swoich bliskich jakąś taką miłość do dobrych materiałów, ciepłych po prostu materiałów, to warto komuś po prostu coś takiego podarować. Ostatni już element, jeżeli chodzi o takie ubraniowo-modowe rzeczy, to jest prezent, który sprawiłam sobie sama, bo na mojej liście była już od dawna srebrna torebka. Ta jest polskiej marki Mako, o takim kształcie bagietki, torebki bagietki i bardzo, no nie chcę powiedzieć bardzo dużo, ale sporo się tu mieści. Mam tutaj mój dosyć duży telefon, mam tutaj portfel i jeszcze spokojnie wchodzą mi klucze. Mam też tutaj taki, czekajcie, o, właśnie się rozkręciło, otworzyło. W każdym razie moją szmineczkę, kuleczkę, o taką. Więc też dosyć sporo zajmującą miejsca. Wchodzą mi tu jeszcze klucze, więc te takie najbardziej podstawowe elementy wszystkie spokojnie się mieszczą i ona bardzo ładnie wygląda pod pachą. Fajnie się tu układa. I teraz jest to taka torebka wyrazista, srebrzysta i wcale nie połączyłabym jej tak jak tutaj teraz z tą cekinową sukienką. Raczej do tego dołożyłabym na przykład coś matowego, żeby tak ładnie się wyróżniało na tle tej srebrzystej sukienki. A tą srebrną torebkę noszę właśnie do moich codziennych zestawów, do płaszcza, takiej sportowej czapki, do traperowatych butów, bo ta torebka wtedy podnosi cały zestaw na wyższy poziom, jakby dodaje takiego blasku, jakiejś świetlistości, bo... raczej nie widuje się srebrzystych torebek, srebrnych torebek. Ludzie nie kojarzą z codziennym lookiem, tylko raczej właśnie z imprezowym, z jakimś sylwestrowym i wtedy na takie się decydują, a ja lubię po prostu mieć ją w codziennym looku. Prezentuje się bardzo oryginalnie i wtedy nikt nie ma takiej stylówki jak ja, co bardzo, bardzo mi się podoba i taki był mój zamysł, taki był mój cel, żeby to było coś właśnie wyrazistego i innego, a dodatkowo bardzo ładnie łączy mi się na przykład z ciepłymi kolorami, bo czasami w ciepłych takich kolorach od stóp do głów troszkę wygląda mdło, a jak sobie dołożę taką srebrną torebkę, to fajnie jakoś tak mnie neutralizuje, bo w mojej urodzie są i ciepłe, i chłodne tony i ja lubię po prostu to mieszać w jedną kompozycję, także ta torebka spełnia wszystkie moje oczekiwania i fajnie tę stylizację podnosi na wyższy poziom. Wiadomo, nie jest to prezent taki tylko na Wigilię i na Sylwestra, tylko właśnie będę z niego korzystała już przez cały rok. Są też te modele na przykład w takiej bordowej, może troszkę ciemniejszej czerwieni i też są przepiękne. Także jeżeli lubicie, czy podoba Wam się ogólnie ten trend na czerwień, to może po prostu inny kolor, ale jakość wykonania, to jak ona no, pięknie wygląda i oryginalnie jest niezastąpione. Także mogę Wam gorąco ją polecić. Przechodzimy teraz do takich kosmetyczno-urodowych elementów i pierwszy to taki drobny prezencik, który możecie każdemu dorzucić, drobny upominek, który możecie sprawić, nie wiem, komukolwiek lub dorzucić do większych prezentów. Jest to mydełko o zapachu pomarańczy z cynamonem. Myślę, że bardziej wyczuwalny jest tutaj ten cynamon niż pomarańcza. Ja uwielbiam ten zapach cynamonu i pomarańczy. To jest mój taki zapach, który właściwie cały rok sobie stosuję i dawkuję, nie tylko w okresie świątecznym, a dodatkowo to mydełko świetnie wygląda, bo mamy takie świąteczne opakowanie i wyciętego tutaj takiego ciastka, pierniczka. Jest to polska manufaktura, wyprodukowane w Polsce, dostaniecie w Rossmanie, więc nawet na last minute można komuś jeszcze to dorzucić. No, przeprzyjemne i tak, i gorąco Wam polecam, jeżeli nie macie jeszcze pomysłu, co tam drobnego ewentualnie dorzucić, to mydełko będzie super pomysłem. To jak jesteśmy przy zapachu cynamonu, to polecam Wam olejek naturalny, cynamonowy. Jeśli wiecie, że ktoś u siebie w domu ma ten dyfuzor do olejków lub też lubi kąpiele, to wtedy taki olejek eteryczny to jest super sprawa. Ten cynamonowy jest mega taki uspokajający, wyciszający i daje mega przyjemność. Ja jestem akurat na zapachy wrażliwa i cały rok sobie stosuję właśnie ten cynamonowy. Możecie też połączyć właśnie to mydełko cynamonowe plus taki olejek i to jest drobny prezencik, drobny taki upominek, ale bardzo przyjemny, działający na zmysły i tak jakby podkręcający tę świąteczną atmosferę. Jak jesteśmy przy takich ciepłych, otulających zapachach, to polecę Wam moje ulubione perfumy. To jest akurat Bottega Veneta, 30 ml, bo te perfumy nie są takie tanie, one kosztują około 350 zł. I to jest taka wersja, która nazywa się tylko i wyłącznie Bottega Veneta. Nie ma tutaj nic innego w nazwie i to jest ta pierwsze ich perfumy, jakie Bottega Veneta wypuściła. I one, rozpoznacie je po tym, że mają taką skórzaną tasiemkę na opakowaniu. I teraz gdybym miała opisać ten zapach moimi słowami, to co dla mnie najbardziej jest takie widoczne i odczuwalne, to po pierwsze, że jest to zapach taki niski, czyli on nie jest taki nie jest taka to słodycz cytrusowa, jakaś taka lotna, męcząca, tylko wręcz jest to taki zapach nisko unoszący się po ziemi, ja go tak odczuwam i dosłownie jakbym widziała, wąchając go, widzę skórzaną torebkę, w której rozlały się perfumy, bo ten zapach ma w sobie skórę i ta skóra moim zdaniem bardzo jest wyczuwalna. Mogę sobie też jakby wyobrazić tutaj, czy to, co przychodzi mi na myśl, kiedy wącham te perfumy, to są takie zapachy korzenne, takie trochę niższe, zapach mchu. Zdecydowanie on też tutaj jest. Trochę kojarzy mi się z takim kominkiem, z drewnem, aczkolwiek tutaj nigdzie nie znalazłam, żeby tu były zapachy drewna czy tego typu, ale on mi się w ten sposób kojarzy. No i ta skóra, mech są mega, mega wyczuwalne. Natomiast jeżeli miałabym Wam przeczytać, co piszą na stronach internetowych o tym zapachu, to mamy tu bergamotkę, pieprz, więc jest to właśnie taki trochę spicy zapach. Jaśmin, mech, paczuli, skóra, kwiatowe, szyprowe zapachy. No i opisują go. Kwiatowy, szyprowy zapach z wyraźnymi, korzennymi akordami. Historia zapachu. Inspiracją tej luksusowej wody perfumowanej była wenecka wieś. Woń siana, świeżych łąk, ziemi, drzewa. Przeplata się tu z zapachem skóry. Właśnie ta skóra jest naprawdę bardzo wyczuwalna. Garbowanej przez włoskiego rzemieślnika. Flakon pierwszego zapachu Bottega Veneta przypomina kształtem tradycyjną wenecką karafkę. Dobrze, to nieistotne. W każdym razie właśnie ten zapach skóry, jeśli lubicie wąchać skórzane elementy i sprawiają one Wam w jakiś sposób przyjemność, bo w zapachach perfum przede wszystkim powinniśmy szukać tych zapachów, które w przyrodzie czy w otoczeniu naszym sprawiają nam przyjemność. Ja na przykład właśnie lubię zapach spalonego drewna, lubię zapach skóry, lubię zapach lasu, drewna i tak dalej, więc te wszystkie korzenne też przyprawy to są jeden z moich ulubionych zapachów i tego powinniśmy w perfumach szukać. Wiem, że nie da się tutaj tak odwzorować przez internet, jak dane perfumy pachną, ale być może Wy też lubicie takie ciepłe, otulające zapachy i kiedy wypróbujecie je po prostu w Sephorze, to może i Wam się po prostu sprawdzą. Jest to na pewno zapach, który jest trwały, który jest taki mocniejszy, jego nie trzeba dużo psikać, ja dosłownie tylko odrobinkę na nadgarstek, rozprowadzam po właśnie tutaj szyi sobie, nie psikam się nim tak naokoło, bo on jest po prostu intensywny, taki cięższy. A teraz męska propozycja. Mam tutaj takie perfumy, które cały czas stosuje mój mężczyzna i za każdym razem, gdy mu się skończą, no to dostaję po prostu w prezencie kolejne opakowanie. Tutaj są zużyte, tutaj już nowe. I to jest Issey Miyake, a nazwę dokładną Wam po prostu przeczytam, bo jest ona po francusku i chyba się nie odważę już tego wymawiać. L'Odyssée pour Rome. Tak, także będziecie mieli podlinkowane. I teraz gdybym miała tak oczami wyobraźni opisać Wam ten zapach, to jest to zapach z jednej strony bardzo świeżej, takiej zmrożonej wody, za którą kryje się otulające ciepło takich korzennych zapachów. Jest to taki zapach zimowy moim zdaniem i wyobrażam sobie, wąchając ten zapach przychodzi mi do głowy taki zimowy, zmrożony wodospad, lejąca się woda, a po bokach takie zmrożone sople, albo zapach lodowiska, zapach szyronu, to są, czy takiego zimowego lasu pokrytego śniegiem i ze zmrożoną ziemią, bo z jednej strony jest bardzo właśnie ta wyczuwalna taka świeżość wody, czystej wody, a zaraz za tym kryje się jakieś takie otulające ciepło, więc jest to nieoczywisty zapach. I jak tutaj doczytałam, co się kryje w tych nutach zapachowych, to w pierwszej kolejności jest yuzu, które daje właśnie tą świeżość, a potem są takie przyprawowe, drzewne zapachy, właśnie gałka muszkatałowa, cynamon, drzewo sandałowe, które dają właśnie to takie otulające ciepło. Jest to bardzo interesujący zapach i gorąco Wam polecam właśnie albo zamówić sobie próbkę, albo go wypróbować po prostu w perfumerii, bo jest to taki nieoczywisty, męski zapach, który sprawia mi też przyjemność, kiedy go czuję po prostu w moim otoczeniu, może nie na sobie, ale właśnie taki na moim mężczyźnie. Naprawdę gorąco Wam polecam sprawdzić. I ostatni już taki urodowy gadżet, to są takie kule szklane do masażu, które w środku zawierają taki płyn, który nie zamarza. Możemy włożyć te kule do zamrażalnika i one się schładzają i dzięki nim fajnie można potem wykonać po prostu masaż taki relaksujący mięśnie, troszkę zmniejszający obrzęki, poprawiający ukrwienie ogólnie twarzy, więc jeżeli lubicie bawić się w masaże, a ja lubię, to właśnie taki gadżet się przydaje, bo właśnie na tutaj obrzęki pod oczami tak jakby przyjemnie generalnie działa. Może nie jest to rzecz, która Wam w 100% zlikwiduje te obrzęki, ale do masażu po prostu fajnie się nadaje z różnego rodzaju olejkami i też efektownie wygląda. Ja tu kupiłam w zeszłym roku na Yoga Piękna. Także mogę Wam to gorąco polecić. I też jest w takim efektownym, ładnym opakowaniu, które spokojnie też możemy komuś podarować. Tak wygląda zapakowany produkt, więc na prezent też fajnie się nadaje. I teraz przechodzimy do takiej kategorii domowej i pierwszy gadżet, o którym też mówiłam Wam w poprzednim prezentowniku, w ogóle Was do niego odsyłam, ponieważ jest tam dużo pomysłów, które miałam w zeszłym roku i one są nadal aktualne. I ten też miałam na tamtej liście, ale nie miałam go fizycznie, bo był on na mojej liście marzeń i dostałam go pod choinkę. To jest taki mini odkurzacz Karchera, który możemy właśnie stosować do szuflad, który fajnie zbiera taki drobny jakiś kurz albo okruchy. Mamy do tego taką dołożoną nakładkę, właśnie, która jest do precyzyjnego zbierania generalnie różnych okruchów, więc do szuflad teraz przed świętami to jest rewelacja, ale ja korzystałam z tego przez cały rok, kiedy nie chcemy rozkładać na przykład, czy wyciągać dużego odkurzacza, to szybko możemy po niego sięgnąć, albo jeżeli tak jak ja korzystacie z takiego odkurzacza sprzątającego, elektrycznego, który sam sobie po prostu chodzi i sprząta, to on nie dojeżdża na przykład we wszystkie rogi albo nie przechodzi za firankę i wtedy te elementy, te miejsca trzeba troszeczkę dosprzątać. To tym produktem można, tylko tym sprzętem można to szybko zrobić, więc to bardzo mi się podoba. Jego bateria wystarcza mniej więcej na 20 minut, więc nie na jakieś super długie sprzątanie. I do tego jest taka stacja dokująca, którą zawsze trzymam w moim schowku, więc łatwo można naładować. Jedyny minus tego akurat modelu, może warto na to zwrócić uwagę, to jest wywietrznik tutaj tego przepływu powietrza od spodu. że kiedy sprzątamy, to po prostu on potrafi, to powietrze potrafi nam gdzieś te okruchy czy ten kurz troszkę rozwiewać na boki, co mnie denerwuje i generalnie uważam, że ten wywiecznik powinien być tutaj u góry, po to, żeby to powietrze nie rozwiewało tego, co chcemy ostatecznie wciągnąć odkurzaczem. Ale to jest taka drobny element, na który może warto zwrócić uwagę, wybierając odpowiedni model ogólnie dla siebie. Nie wiem, czy są inne z Karchera. W każdym razie tak czy siak uważam, że to jest bardzo przydatne i bardzo cieszę się, że taki mini odkurzaczek mam i cały rok z niego korzystałam, więc muszę Wam go na pewno polecić. Przerwa na kawkę i pierniczka dla ciężko pracujących. I ostatnie już dwa domowe elementy z Westwing. Pierwszy poduszka, taka świąteczna, dekoracyjna. Generalnie te dekoracyjne, takie świąteczne elementy są dosyć drogie, więc ja bym się ogólnie ucieszyła, jeżeli dostałabym coś takiego w prezencie, bo zawsze troszkę jest dużo wydatków na święta i gdzieś te dekoracje pozostają na końcu naszej listy zakupowej, więc jeżeli dostaniemy coś takiego, nawet pojedyncze elementy, to one nigdy nie wychodzą z mody, zawsze możemy je użyć w następnym roku i nimi się super cieszyć. Kolor czerwony teraz jest mega w trendach, więc ja jakby poszłam w domowe czerwone dekoracje. I te poduszki ogólnie z Westwinga, one są trochę droższe niż inne, dlatego że tutaj mamy haft komputerowy, czyli taki haft, który jest 3D, trójwymiarowy. Możemy, tutaj są te pomponiki. To nie jest nadruk, to jest haft, więc ona jest bardziej taka jakościowa niż inne poduszki, które widziałam w sklepach stacjonarnie, gdzie mamy na takich poliestrowych poduszkach po prostu nadruk jakiś, taki mało jakościowy, a tutaj te poduszki faktycznie są no takie oryginalne i wyjątkowe i one też się dosyć szybko rozchodzą z tego, co zauważyłam na Westwingu. Ale są różne modele. Ja polowałam jeszcze na dwie inne, ale po prostu bardzo szybko się wyprzedawały. I jestem super zadowolona, bo to jest bawełna, ona jest miła w dotyku, nie jest to taki nieprzyjemny jakiś poliestrowy materiał. I z drugiej strony jest czerwona, więc jeżeli byśmy miały ochotę tylko na czerwony, to... Ale uważam, że ten przód jest wyjątkowo śliczny. Więc poduszeczka też może być prezentem od siebie dla siebie lub też dla kogoś. A druga rzecz też z Westwinga to jest koc, który był tam w tle przed chwilą. Koc 100% wełniany w taką czerwono-białą jodełkę z frędzlami na dole. On jest bardzo duży, na dwie osoby, 140x200 ma rozmiar i to jest 100% wełna, niegryząca. Naprawdę jest mega miły, taki puchaty, bardzo ciepły. Ja ogólnie w domu tutaj mam kanapę skórzaną, kto ma skórzaną kanapę, to wie, że skóra po prostu mega jest zimna i takie kanapy nie są jakieś super takie przytulne. Oczywiście wyglądowo ma to swój urok, ale tak jakby... Jeżeli chodzi o odczucia, to te kanapy skórzane są mało cozy, mało takie przytulne, więc zawsze jak na przykład oglądamy Netflixa, no to najpierw trzeba położyć koc pod spód i tutaj wykorzystuję koc, który miałam w zeszłym roku z Kashmir Love, mega przyjemny, ale on nie jest taki bardzo duży i chciałam coś większego i kolorowego, bardziej dekoracyjnego. No i ten koc jest mega dekoracyjny i mega ciepły. Więc na wierzch będziemy się przykrywać właśnie tym i wystarczy on na dwie osoby. Jego plusem jest też to, że on jest taki, wiecie, można go po prostu rzucić byle jak, nawet nie ułożonego jakoś specjalnie i on robi dekorację właśnie przez te frędzle, przez ten swój wzór i kolor. Jest mega efektowny. Nawet jeżeli nie postaramy się, żeby go jakoś super, wiecie, ułożyć, to on i tak będzie wyglądał przepięknie. Są też inne kolory generalnie, więc jeżeli nie macie ochoty na czerwony, tylko jakiś inny, to możecie zaknąć. I cena, jak na 100% wełniany koc, jest bardzo dobra. To były już moje wszystkie prezentowe polecajki. Mam nadzieję, że znaleźliście tutaj coś interesującego dla siebie. Nawet jeżeli nie na prezenty, to przynajmniej na chłodne, zimowe wieczory otulające, tak żeby się otulić i poczuć troszkę bezpieczniej, cieplej i przyjemniej. Za dzisiaj dziękuję Wam, że byliście, że spędziliście ze mną ten czas i życzę Wam wspaniałej, świątecznej atmosfery, odpoczynku i relaksu w domowym ciepełku. Dziękuję Wam ślicznie, że byliście i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa!